Witam, że myszki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na edukacji At Dusk. Przez chwilę musiałem się zastanowić, jak się nazywa ten mod. Jako Narodowe Państwo Jugosławii. W ostatnim odcinku mieliśmy wojnę domową, ale udało nam się tutaj wygrać i teraz terroryści uciekają. Tak, w skrócie terroryści uciekają, mamy deportację i anti-Belgrad separatist defeated. Tak. Teraz udało nam się to zdobyć. Teraz tylko mamy problem z tym, że ludzie uciekają od nas. Tak? Szczerze powiem, mogło być zawsze gorzej. Dobra, w takim razie to, co będziemy kontynuować, to jest oczywiście jednoczenie Jugosławii, jeżeli w ogóle jakikolwiek jest możliwość. Tutaj nadal mamy te wszystkie rzeczy. I w ogóle możemy zaatakować resztę, więc w takim razie zatrzymajmy Jugosławię. Jugosławia musi przetrwać. Tak, będzie rządzona przez serbskich nacjonalistów, ale jakby to miało być coś nowego? Okej. Ten gościu... Tego gościa chyba dodawałem już dawno. Więc... wracasz, hej. Nie wiem, dlaczego go tam nie było. Dobra, w takim razie mamy tutaj bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, które możemy porobić. W głównej mierze tutaj mamy problem z radykalizacją, że o mój Boże, ale szybko tutaj rośnie i musimy coś z tym zrobić. Więc w głównej mierze po pierwsze możemy tutaj kogoś wesprzeć w wojnie. Tak, mamy RCD, mamy tych, mamy RCD. Wy nie istniecie. Dobra, popieramy zwycięzców po prostu. Tak jak powinno być. Okej, okay. I mamy tutaj też jeszcze jakiegoś gościa, więc... który daje wam 20% war supporta, więc... dlaczego nie? I... o, mamy jeszcze jakąś fabrykę. Nice. Tutaj, że tak powiem... trochę słabo nam wychodzi z tym, no ale... teraz nam trochę fabryk wróciło, więc zawsze możemy coś to wykorzystać. Serbijski centralizm, zawsze chętnie, centralizacja serbska. Więc w głównej mierze na razie to, co możemy po prostu robić, to patrzeć, dlatego że wydaje mi się, że kontent wojenny jeszcze będzie, ale musimy najpierw tutaj dokończyć. O, wygrali za to, że popadliśmy i dostaliśmy bonus. Popadliśmy ich na pod koniec wojny i dostaliśmy bonus za to poparcie. Okej. Tutaj mogę to zrobić. Dobra, na razie sobie czytam, co to nam daje. Tutaj możemy dostać gościa, więc chętnie bym sobie go wziął. Tylko że mam minus 5, to w sumie możemy wziąć. Więc chodź, Pawle. Bardzo chętnie ciebie weźmiemy. Dobra, wygląda na to, że Węgry straciły trochę dywizji podczas tej wojny i nie mogą kompletnie Rumunów pokonać. Nie dziwię się, przy takich granicach to jest mało prawdopodobne, żeby coś mogli porobić. My tutaj na razie próbujemy coś zrobić z manpowerem, tylko że nasz manpower to jest taki, że zobaczcie, ta dywizja dała na samym początku gry i ona jeszcze nie powstała. Więc tak, trochę to jest problematyczne. Okej, wow. Ta firma to naprawdę jest znakomita. Okej, mamy masowe protesty, ponieważ im się nie podoba to, że jednoczymy Jugosławię. Nie wdzięczniczy. My dosłownie im wszystko tutaj pomagamy, a oni takie nie.
Okej, tutaj mamy... Co to tu jest? No, powiem szczerze, jest w miarę okej. Okej. Dobra, co tutaj dalej mamy? Jakąś ulepszoną broń. Czy coś tutaj już... Nie, to chyba już więcej tutaj nic nie mamy. Właśnie, pytanie, co mamy w dywizjach. Czy mamy... O, mamy military police. No, to była milicja. Czyli mamy w sumie tylko... tylko w sumie... rekonesans. Okej, weźmy w takim razie go. My w sumie też nie mamy zbytnio możliwości nic zbytnio rozwoju, dlatego że tutaj nam, że tak powiem, trochę wszystko idzie na... żeby tutaj trochę nam nasz opór trochę trochę zmniejszać. Okej, dajmy sobie to. National base is leaning towards unloyalty. Oj. Oj. Okej, co tutaj jest? Armor, mechanized. Nie, no to zrobimy, ponieważ nie mamy zbytnio możliwości. Okej. War. Tutaj dosłownie, jeżeli byśmy byli w trakcie wojny, to jest super, ale nie jesteśmy w trakcie wojny, więc słabo. Okej, w skrócie, teraz będziemy mieć wojnę z Chorwacją, więc ustawmy się na jej granicy. I tutaj jeszcze jest coś. Jakąś małą armię możemy wystawić. A Jezu. Nie cierpię, kiedy robią takie małe prowincje, bo później trudno to złapać. Okej. Więc w skrócie teraz szykujemy się na wojnę z tym, jak oni się nazywają. O, Neo. Nie, ty nie jesteś Neo. Agent Smith. Będziemy szykować się na wojnę tutaj z Chorwacją i Słowenią, która już kiedyś od nas odłączyła się. Okej. W skrócie musimy tutaj zwiększyć o to. Szukam jakiś. Szukam jakichś rzeczy, które nam są jakieś takie 2,5, dlatego że to na pewno nam trochę pomoże. Okej. Dobra, lepsza broń. Jak na razie to naprawdę nasz arsenał świeci pustkami, więc bardzo chętnie bym sobie trochę pozbierał tej broni. Teraz wygląda na to, że wojna się dobrze nie zapowiada. Ja nie mogę to usunąć? Oj. To może być problem. To może być problem, bo dosłownie bym najpierw zaczął robić o to, żeby trochę zdobyć bonusu do wojska, ale... oj. Może być problematyczne. Aj, może być słabo. Okej, przynajmniej teraz trochę popierają nas nasi radykałowie. Dobrze. I teraz jest pytanie, ponieważ nie powiem, pokazuje, że jest słabo. I jestem w stanie uwierzyć, że może być słabo.
Okej, okay, w takim razie czas tutaj się zająć, to zmniejszmy sobie do normalnego. Okej, okay, czas na wojnę. Tutaj widzę, że Rumunia się poddała. A my tutaj powoli sobie radzimy w jakiś sposób. O Jezu, nawet nie wiem co to jest za piosenka, bo tak... Tak jest... Tak ona jest trochę... Trochę, że tak powiem, słabej jakości. Okej, okay, w skrócie teraz mamy wojnę, która może nie za dobrze się dla nas skończyć. Ale musimy sobie tutaj trochę... porobić. Okay, wydaje mi się, że 50 tysięcy manpowera się na pewno przyda. Okej, okay, więc w skrócie jest coś takiego, że nie jestem pewien jak to pójdzie, ale jeżeli dostaniemy 9 posiłków od Rosji, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Okej, okay, uda nam się tutaj przejąć, tylko że... czy Zadar ma port? Ma port. O, masz los, jeszcze nas wypchnęli. Okej, okay. Ruskie, pomóżcie nam. My dosłownie nic nie możemy zrobić. A dywizje rosyjskie na pewno będą lepsze. Okej, okay. Factory Output, Civilian Factory Construction, no to trochę słabe to jest. Broń na pewno nam się przyda. War Support, Division. War Support nie jest aż taki ważny. Broń, dajcie nam broń. Okej. Dobra, na razie się bronimy. Tutaj przejęliśmy część, no ale to jest takie przejęcie, które tak trochę mało co daje. Okej, jak to będzie wyglądało? Teraz są lojalni, jest na minus, więc w sumie chyba nie musimy aż zbytnio już nic robić. Jeżeli nasi są lojalni, a tutaj radykalizacja jest na minus. Okej, okay, mamy coś tutaj. Military Focus. Wydaje mi się, że to byłoby dobre, tylko że to strasznie dużo kosztuje, więc na razie tego nie będę dawać. Okay. Wygląda na to, że ruskie bardzo, ale to nam wspomagają nasz front, więc bardzo mądre by było wykorzystać ich ich ataki. Bo po prostu ogromna ilość tych prowincji trochę powoduje, że czasami się fronty psują. Okej. Okay. Bójcie to przejąć. Na szczęście tam mam jakiś czołg. Okej, okay, przejęliśmy ten port, więc jest super. Wracajcie. Okej, okay, zdobyliśmy te 50 tysięcy. I w sumie... I w sumie ono zostało od razu zjedzone. Więc jest pytanie, czy możemy sobie zwiększyć to. To jest, kosztuje 300. O kurde. To naprawdę w tym modzie trochę postanowili, żeby jednak nie było aż tak łatwo. Okej, okay, dawajcie nam. Potrzebujemy dywizji. I jest pytanie, czy musimy ich do zera dać. Nie, do 20, dobra. 20 to jest dobra liczba. Nie mamy żadnych ulepszeń? Oj, wyłączyli wszystko. Trochę słabo z ich strony. Wydaje mi się, że to było dobre, jakby tam było. Okej, okay, widzę, że tutaj odciążyliście. Zajmijcie się tymi. Okej, okay, tutaj udało nam się, że minister ma doświadczenie. Okej, okay. Mamy tutaj jakieś rzeczy. Mamy tutaj czwartą wojnę indochińską. Zdaje się trochę włączyło. Dobra, szukamy tego, co nam daje manpower. Wydaje mi się, że możemy go włączyć dwa razy. Okej, okay. I
kogo będziemy wspierać? To jest ktoś silniejszy. Trudno określić, ale chyba antykomunistów wesprzyjmy, bo oni się wydają, jakby mieli wygrać. Okej, w takim razie wygląda na to, że udało nam się tutaj przepchnąć Chorwatów. Zdobywamy z powrotem nasze ziemie ojczyste. Ale w międzyczasie to chyba już się trochę przestaliśmy ich atakować. Okej. Zmienimy może rozkaz, żebyśmy mieli już na to. Te trzy dywizje zawsze się przydadzą. Okej, zróbmy to. Aż takim nie jestem fanem tego badania, ale jak już mamy zrobić, to zróbmy. Okej. Nie widzę, że próbują się przebić, ale słabo im wychodzi. Na część naszych dywizji to w ogóle sprzętu nie ma. Chyba, że to w ogóle jest wina manpowera. No, manpowera bardziej. 150k, który dostajemy co pewien czas, jest bardzo przydatne. Okej. Okej, co to jest etnik, a tutaj jest Primacy Federal Armor Force, co to musi być? A. W sumie my poszliśmy zjednoczyć, więc trochę takie... Słabo. O! Zbombardujemy ich! Podoba mi się, że jest cel narodowy, który po prostu polega na tym, że zrobimy po prostu nalot dywanowy. Okej, jak to wygląda z sprzętem? No naprawdę, sprzętu to my mamy mało. Ledwo sobie jakikolwiek karabin mamy. Tutaj fabryki to one to w ogóle nie będą powstawać. Spróbujmy w takim razie zbierać jakieś surowce. Tutaj widzę, że Sowieci próbują coś zaatakować, ale tak słabo nam idzie. Okej, trochę dywizji zawsze chętnie. Dawajcie kolejne 50k. Potrzebujemy. Co tam z badań możemy zrobić? Jakieś bonusy do dywizji. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Dobra, spróbujmy zaatakować. Część miejsc się nam udaje. No, przebiliśmy się przez kilka prowincji. Ja już nie widzę zielonego, o tam widzę. Da nam się dobić do Słowenii. Okej. Dosłownie wystarczyło kilka prowincji, już padli. A teraz Słoweńców tylko zająć się. Okej, dajcie do tych. Może zróbmy to, co to jest. A to musieliśmy mieć o tam. Możliwe, że bombardowania nam pomogły. Mamy trochę manpowera dzięki temu. I mieliśmy samoloty, wow. Nie zauważyłem. Okej. Samoloty mogły być bardzo pomocne. Nie powiem. Okej. Udało nam się. Dostaliśmy bypassa. To też możemy bypassować. Tak. Szczerze nie musieliśmy tego bypassować, mogliśmy czekać na jakąkolwiek inną wojnę. A, czas teraz w takim razie zintegrować. Wygląda na to, że już jesteśmy prawie pod koniec. Wow, to jest trzeci odcinek? Chyba tak. Trzy odcinki sobie poradziłem z tym. Ciekawie. Dobra, więc dajmy tutaj fabryki. Potrzebujemy trochę tutaj zapasów. Z tego, że polityka dać. O Jezu, to jest trochę takie OP, naprawdę. Dajmy construction. Okej, united once more. To znaczy, że będziemy mogli integrować, ale oczywiście
Musimy mieć compliance. No. Nie powiem, z tym compliance'em to może być problem. Ale może coś tutaj jest, jakieś decyzje. Znaczy się decyzje z cele, które nam trochę tu pomogą. Okej. O! Chyba przez to, że jest very unloyal, nam się trochę pozmieniało. I teraz tutaj nam trochę się zwiększyło, okej. Więc możemy dać... Nikolicz może pójść. I Paweł może zostać. Okej, dajemy go. Podoba mi się, że dosłownie patriarcha został tutaj. Naszym władcą, okej. To mi się podoba. Okej, czy już wiem trochę, jak, na czym polega, co się stanie, kiedy tutaj to nam się pojawi. Dobra, więc tak, powoli to zrobimy. Okej. W takim razie tutaj jest, że tworzymy specjalne strefy, w którym po prostu oni będą się zajmować. Okej. Stworzyliśmy specjalną strefę, w której będą po prostu oni tutaj trochę się gromadzić. Po prostu stworzyliśmy wielki opus. Nie będę kończyć tego słowa. Okej. Wiecie co? Wydaje mi się, że jeszcze trochę będzie z tego. Dlatego też my może na razie nie będę już robić jednego odcinka, tylko będę już nakręcał kolejny. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Trehol. No to cześć!